myślę, że coś z tego będzie. Powinnam wrócić do obozowiska i spróbować. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić.
Muszę odpocząć. Zimno mi. Jestem zmęczona. Nie. To nie posłuchaj. To odkryć jest zbyt ważne. Mam gdzieś moją reputację. Tym, co zrobiłem? Halo? Halo? Tato, co się dzieje? To głupoty! Przerażasz mnie! Wpadłem na trop, Laro. Czegoś bardzo ważnego. Kiedyś... zrozumiesz. Nie chcę rozumieć! Zatrzymuj się, biegnij! Rozwalcie ją! Wszystkie oddziały, zgłoście się. Sytuacja, odbiór. Znaleźliśmy kolejne obozowisko. Popiół w ognisku był jeszcze ciepły. Muszą być niedaleko. Odbiór. Nadal mamy problemy z łącznością, więc trzymajcie się blisko. Musimy ich znaleźć, zanim przygotują kolejną akcję. Przyjąłem. Dokładnie przeczeszemy teren.
centrala. Rozchodzimy się, żeby odszukać trop. Zrozumiałem, ale wygląda na to, że się wycofali. Celem głównym jest znalezienie zaginionego oddziału zwiadowczego. Żadnych nowych informacji z obiektu? Nie, był ostatni. Przygotowujemy się. Przybyłem z pierwszym transportem na Syberię, aby przygotować starą sowiecką instalację. Teraz przybywają kolejni. Stanąłem z tyłu, gdy Konstantin wygłaszał mowę. Uwielbiam. Okay.
Cholera, dalej tu jest. Proszę. No, to jest tak.
za mało miejsca na walkę. Lepiej go wywabić. Thank you.
Medvěda. Thank you.
Prorok przekroczył granicę cesarstwa i zmierza na północ. Jestem na nieznanym terytorium. Rozkazy trójcy były jasne. Mam ścigać fałszywego proroka i jego sprzymierzeńców aż na koniec świata i zgładzić jego herezję. Sądziłem, że dopadnę go wiele miesięcy temu. Jednak wciąż mi umyka. Zmierza przez ziemię Chazarów. Przekroczył ziemię Rusów. Nie mogę oprzeć się uczuciu, że szydzi ze mnie. Czeka, aż będę jeden dzień jazdy od niego, a następnie rusza dalej. Nie wrócę do domu na zimę, jak oczekiwałem. Zatrzymałem się w małej wiosce nad lśniącym jeziorem zwanym
Cholera. Będzie zimno. Kościany grot strzały. Widać tu rękę mongolskiego rzemieślnika. To była gwiżdżąca strzała. Mongolscy łucznicy używali ich, by wystraszyć i zdezorientować wrogów, strzelając nad ich głowami.没有。